Witamy Państwa. Dobry wieczór. Dzisiejsza prasa zamieściła raport ekspertów o zadłużeniu zagranicznym Polski i drogach jego przezwyciężenia. W raporcie rozróżnia się trzy grupy źródeł wzrostu zadłużenia. Składały się na to błędy polityki gospodarczej oraz wadliwe mechanizmy ekonomiczne lat 70., czynniki zewnętrzne w postaci gwałtownego wzrostu stopy procentowej w państwach wierzycielskich, nagłych zmian kursów głównych walut wymienialnych, protekcjonistycznych tendencji oraz restrykcji ekonomicznych wobec Polski począwszy od 1982 roku. Trzecia grupa to silna presja społeczna pod koniec ubiegłej dekady na wzrost spożycia ponad wewnętrzne możliwości gospodarki. W raporcie wiele miejsca poświęca się podjęty przez administrację amerykańską i z jej inspiracji przez niektóre inne państwa kapitalistyczne ostrym restrykcjom ekonomicznym wobec Polski. Straty, jakie ponieśliśmy z tego powodu, ocenia się na około 15 miliardów dolarów, czyli na prawie połowę naszego zadłużenia. W okresie pokoju jest faktem bez precedensu w stosunkach międzynarodowych, aby tak dotkliwie ograniczono możliwości rozwojowe kraju, utrzymując z nim stosunki dyplomatyczne. Nie można liczyć, że wierzyciele podarują nam część zadłużenia, mimo iż ponoszą za nie część winy. Elbląskie Zakłady Mechaniczne Zamech są jedynym krajowym producentem turbin, największym dostawcą elementów okrętowych dla przemysłu stoczniowego i przekładni zębatych dla krajowej energetyki. W 1984 roku 20% produkcji tego zakładu stanowił eksport, ale już w rok później zmniejszył się on o połowę. Okres lat 80-83 został skwapliwie wykorzystany przez mecenasów z gospodarki zachodniej. Na turbiny nasze niejako nałożono embargo w zakresie importu naszego. W latach 80-83, a nawet jeszcze 4, nie wykorzystano wielkie możliwości zamechu. W latach 79-85 odeszło z naszej wytwórni turbin około 300 osób bezpośredniej produkcji w związku z niejasną sytuacją w produkcji turbin i z niejasną perspektywą. Począwszy od 87 roku wracamy do eksportu. Będziemy realizowali dostawę turbiny o mocy 50 MW dla Indii. Jak również rozpoczniemy produkcję pierwszych elementów dla trzech kolejnych turbin dla odbiorcy tureckiego. W przyszłym roku finalizować się będą również rozmowy rządowe na temat dostaw dla Chin, dla Indii, dla Pakistanu. Systematycznie rozwija się współpraca polskiego przemysłu z Mongolią. W łódzkich zakładach remontowo-montażowych przemysłu lekkiego trwa montaż aparatury sterującej, a także urządzeń klimatyzacyjnych i instalacyjnych dla budowanych w Ulaanbaatar zakładów wyrobów nietkanych, filców i wojłoków dla przemysłu obuwniczego. Do Ulaanbaatar jadą maszyny i urządzenia z Łodzi i z bielskiej Befamy. Mongolskie wykładziny filcowe z wełny wielbłądziej i owczej już nie za długo trafią do polskich fabryk obuwia, bowiem w ten sposób nasz kontrahent spłaci budowę fabryki w Ulaanbaatar. Dotychczas drogie filce i wojłoki sprowadzaliśmy z krajów dolarowych. Dobrze układa się współpraca z Mongolią wałbrzyskim przedsiębiorstwem przemysłu lekkiego. Dolnośląskie zakłady białoskórniczo-rękawicznicze Renifer w Świdnicy importują z tego kraju rocznie kilkaset ton skór przeznaczonych do produkcji rękawiczek. Rocznie na rynek krajowy trafia blisko ćwierć miliona par wykonanych z tych skór. Ich import pozwolił także na eksport do krajów strefy dolarowej poszukiwanych na rynkach zachodnich rodzimych skór cielęcych. Natomiast bielawskie zakłady przemysłu bawełnianego dostarczą w tym roku dla potrzeb mongolskich odbiorców ponad 100 tysięcy metrów bieżących tkanin przeznaczonych do wyrobu płaszczy i kurtek. Bielbaw rozpoczął dostawy swych tkanin 3 lata temu. Już dziś dzięki wysokiej jakości bielawskich tkanin przewiduje się w przyszłym roku zwiększenie dostaw o połowę. W województwie katowickim przebywa delegacja Młodzieży Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Dziś goście odwiedzili szkoły zawodowe Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Chorzowie, Katowicach i Zabrzu. Chorzów. Delegacja zapoznała się tu z programem i metodami kształcenia młodych specjalistów dla polskiego górnictwa. Nowoczesne pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. Każda z nich ma dobre wyposażenie. Między innymi w pracowni automatyki zainstalowano kilka mini komputerów wykorzystywanych w codziennej nauce. Sporą atrakcją dla członków koreańskiej delegacji była wizyta w szkolnej sztolni. Jest ona dokładnym modelem wyrobiska górniczego. Odbywają tutaj praktyczną naukę zawodu uczniowie młodszych klas. I to już wszystkie wiadomości w tym dzienniku. Dziękujemy, życzymy miłego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia Państwu.